Dalej kolejka na karszery i jacie. No to co, nie pozostało mi się kulturalnie przywitać. Siemka, siemanderko, siemaneczko. Na pokładzie NCK mamy niedzielę. Słoneczko wyszło. Stopieńków 6. Policja strzela. Odczuwalna chyba z 2 albo 3 stopnie, także no jest zimno! Ale no, nie wygra się z nałogiem. Jedziemy odwiedzić kolegę Mateusza. Albo Mariusza, nie, Mateusza, chyba Mateusza. Ja i imiona to są takie, wiecie, no, takie problematyczne drdy mały. I przyjedziemy się z nim do Żołędowa. Potem nie wiadomo gdzie, bo głowa pusta, pomysłów nie mamy. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo. On tam na skuterku 125, ja na NC-ku 750, ale czemu nie, przejechać się można. Jaką mam na wielką lampę z tyłu, ja. To jest widoczne. Ała, mój nos. Nie no, wiaterki tu dzisiaj są, to trzeba oddać. Gdzie tu jest kurde stacja? A tam. Dobra, już wiem. Jaki rejn ty. No to co? Lecimy do Żołędowa z Fordonu. Zobaczyć opuszczony domek? A nie wiem, zobaczymy. Świeże powietrze, tak se wmawiam. Ale mogło już by przyjść to lato. Chociaż tam z tego co wiem, to jeszcze kurde mają być jakieś opady deszczu czy coś. Powiem wam szczerze, tak myślę, czy by sobie tutaj jakiegoś deflektora nie zamontować. Muszę się jednego jego mościa znajomego podpytać, ponieważ on sobie deflektor założył. Jak to mu wpłynęło? Może sam deflektor mi wystarczy, nie wiem. Zobaczymy, bo aktualnie tak to wiaterek daje mi na wysokość oczu. Ale ja ci powiem... Jakby ktoś chce kupił, z tego można zrobić fajną chatkę. Zaraz znajdziemy jakieś mnelstwo. Czy ja wiem, czy to tak dobrze zbudowane, żeby to... Nie mam pojęcia. Oj. No garaż jest. Coś tu mamy. No. Hello. Ty, z tej strony też było wejście. A to ci ciekawostka. Ukrytą kamerą. Tu zwierzę. Nie ma nikogo w domu. Ale patrz, z tej strony też jest wejście. Faktycznie. Nawet schody i ten... Garaż, fajnie, wiatrowa. No kurde. Tu zrobić kotłownię jakąś. Z wejściem do garażu. Salon. Duży, fajny. Pokoik jakiś. Tu kibelek. Ciekawe, czemu to nie budowali dalej. Nie wiem. Nie, ale się nawet w miarę solidne wydaje.
No, chociaż te schody tak... Nie ryzykuję. Sam emblem. Ale wiesz, taka warstewka... Nie masz pewności, czy to jest wzmocnione jakimś zbrojeniem, czy nie. Są druty. Co? Są, no. Ja. Tu, sypialna, czy... łazienka. Może. Ciekawe, ile za ten gruz by chcieli. Co nie? Miliony, na pewno. No patrzcie, on jest bardziej odważny niż ja. Jak jest jeden głupi, to musi być dwóch. Oj, oj. Wow, PlayStation! Co? Ty, to ma dwa piętra. To się zaczyna fajnie robić. Trzeba pod nogi patrzeć. Ty. Takie widoki, nie? Szacun. A tam są motorki. No, a tu co mamy? O kurde. O nie. O, tu by była sypialnia. Kurde. A ci powiem, cieszę się, że w końcu tu wlazłem. O, ja ciągle co chwilę tylko autobusem tu przejeżdżam. Jasne. I co, kupujesz u góry? Tak troszkę zajrzałem, ale tak... Właśnie dlatego mówię... Nie denerwuj mnie! Nawet gołębi tu nie ma. No i zdenerwował mnie. Ło, to... To i to okienko, nie? Te dwa okrągłe. To by moją żonę uwiadły. No i to jest strych. O ty, brzydalu ty. Tak bez barierek ryzykowny. Potem będzie kurde, że wyciągam cię w jakieś dziwne miejsca. A tu jest kanaliza, można się odnać. Wiesz co? Ja za chyba pójdę do tego kibelka na dole. Oj. Aha. Ostrożnie. Jest coś tam? Tam byliśmy. O, jest i on. Nie no, ma potencjał. Ma potencjał. Także no cóż, słoneczka nam świeci. Wracamy w stronę Bydgoszczy. Zwiedziliśmy opuszczony domek. Wesoły był, naprawdę. Powiem, że nawet zacny. No i co? Jeden mały przystanek w Myślęcinku i myślę, że do domu. Siemano.
Co za duet! Jak nasz, kurde, motorek i skuterek. Czyli co, można się dobrze bawić? Można się dobrze bawić. Motorek i skuterek niczego, że tak powiem, nie przekreśla. A to co to za kolumbryna? Harlejowa? Chyba ta. Siemano. No. Kulubowy jeszcze. Ale bardzo ładnie. Przywitał się, szanuję. No i co? Takim miłym akcentem przejażdżka zostaje zakończona z takim widokiem na trasę uniwersytecką. Słoneczko gdzieś za chmurkami. No, jeszcze trochę, troszkę może ciut cieplej się zrobi, a potem znowu przymrozek. Czas wracać do domku, nie? Taaa.